Jeszcze nikt mnie na wizji nie kazał się pałeczką bawić. Cześć kochani, z tej strony Chadoman, to jest właśnie najsłodszy program, czyli Miał Chat i jedziemy. Koty do mnie. Raz. Kim jest słynna Ruda? Znaczy Ruda, kochani, co? A ty znasz jakąś Rudą? Słynna Ruda to jest po prostu imaginacja, mój wymysł. Ty nie, tak nie znałem nigdy żadnej Rudej blisko, tak blisko, na tyle blisko, aż tak bardzo blisko, żebym mógł zostać, to są moje pytania. Aż tak bardzo blisko, żebym, wiecie, o niej opisywał i tak dalej. Wymyśliłem sobie taki scenariusz. Słuchajcie, chodziło tak naprawdę bez żartów, chodziło o to, że wszyscy piszą na ona brunetki, blondynki i tak dalej, a Rudę tak naprawdę, no to bierzesz czy nie? Cholernie omija się ten temat rudych, a tak naprawdę jest to bardzo intrygujący kolor, bo kojarzy nam się z fałszem, z wredotą i tak dalej, chociażby te bajki, że ten list i tak dalej, wiadomo, nie? Sprytny, cwany i w ogóle, no. Jezu, dobra, słuchaj, zatańczyłbyś w duecie z Justyną Żyło. Jasne, że tak, my z Justynką tańczyliśmy przecież i w ogóle, co prawda, no nie powinienem o tym mówić, ale jak już zacząłem, to powiem, nie? No co, na pewno nikomu tego nie powtórzę, no. Nie, Justyna w ogóle, Justyna to jest w ogóle ten, taką, ten, fajna dziewczyna, siedzi cicho, nie odzywa się. Budzi się pewnego dnia jako Krzysztof Ibis, co robisz? Patrzę w lusterko i mówię, Boże, jaki jestem stary! Krzychu Ibis jest świetnym facetem, pozdrawiam go serdecznie. Jest niesamowicie intelektem rozwinięty, po prostu mega, wow, jako prowadzący programy. W ogóle jako facet, świetny gość. Do tej pory zastanawiałem się z nim, który z nas jest młodszy. Ja mam 33 lata, więc warto się zastanowić. Pewnie on. Najbardziej irytujące zachowanie fanek to... Najbardziej irytujące zachowanie moich fanek. Tak naprawdę nie ma, bo zniosę wszystko. Są oczywiście sytuacje, których już nie ogarniam. No ale przecież nie na darmo jestem super bohaterem, prawda? Gwiazda, w której się podkochiwałeś, to Edyta Górniak jest dla mnie prawdziwą gwiazdą. Przede wszystkim prawdziwą, niesamowitą artystką. Nie dość, że prześliczną kobietą, pełną wdzięku tej urody, seksapilu, tak w ogóle wszystkiego, co można pozytywnie powiedzieć o całym takim anturażu kobiety. Na dodatek jest dla mnie do tej pory, a przynajmniej była, nie słyszałem od jakiegoś czasu, numer jeden, jeżeli chodzi o kobiecy wokal. To jest po prostu... Co? Ja nie mam nic, pytania mam tylko, to z Żyłową, to nie będę tego jadł. No, więc jeżeli chodzi o to miłość i o podkochiwanie się, to jeżeli chodzi o artystę i o twórczość, to jestem zakochany na przykład w twórczości Michaela Jacksona. Oczywiście ja wiem, zaraz tam jakieś są tam jazdy i tak dalej, ja nie chcę sobie tego psuć w głowie, bruździć i w ogóle. Dla mnie była to postać, która stworzyła po prostu kawał historii i tyle. Metallica dawno mogłaby strzelać do niego pałkami, nigdy go nie dogoni. Jestem uzależniony od... Bardzo śmieszne. Ogólnie... Dajcie kota. Przez twoje oczy zielone, czy jesteś szalona? Aha. No takie pierwsze skojarzenie przez twoje oczy, oczywiście są to moi koledzy, czy Zenek, czy Marcin Miller. Ten co kartkę z Żyłą wziął, zakręcony jakiś chodzi. Słuchajcie, przede wszystkim jesteś szalona, bo mam o wiele bliższy kontakt z Marcinem Millerem. Jest to mój serdeczny przyjaciel. Ja wiem, może jest starszy o tam 8-6 dekad ode mnie, ale nam to nie przeszkadza. Wiecie, no, także spokojnie pozdrawiam serdecznie Marcina Millera. Wiadomo, przez twoje oczy zielone, Zenek i tak dalej, no to są jakieś takie te szlagiery, te filary disco-polowe. Ale jesteś szalona według mnie o wiele bardziej, no i no, czy ktoś by nie znał, ktokolwiek. Jesteś szalona, mówię ci, i tak dalej. Jak było w Tańcu z Gwiazdami? Dobrze wspominałem program, bo odcięło mnie to na chwilę gdzieś tam od tego takiego mojego codziennego życia. Nie powiem, że jest jakieś tam szare i czarno-białe, bo uwierzcie mi, że jest bardziej kolorowe niż
pióra nie jednej egzotycznej papugi. Słuchajcie, schudłem 10 kilo, to jest raz. Poznałem też ludzi, bo nie wszystkimi się znałem do tej pory uczestnikami. Na przykład o Kuba, z tego co wiem, to Kuba Kusner, ten brzydki, tak był u was tutaj. No i tyle. Tak, ostatnio mi co zresztą mówił Paweł. Jak ja bym chciał wyglądać tak, jak ty byś prawdziwym superbohaterem. Ja mówię, nie, stary, sorry, Kuba. Fajnie, Waleria, świetna kobieta, świetny mój kumpel. Tancerka, że wytrzymała, to naprawdę. Na disco polo naprawdę zarabia się miliony. Ja rozumiem, że takie pytania się często pojawiają. Ja staram się unikać odpowiedzi, bo stać mnie na to. Więc no to są... Słuchajcie, pieniądz z jednej strony to jest ogon diabła, wiecie? I naprawdę w wielu przypadkach on nie pomaga, tylko szkodzi. Kiedy Waleria zatańczy w twoim klipie. A właśnie skąd o tym wiecie? Prawda jest taka, że rozmawiałem z Lerą ostatnio, jakiś czas temu i coś razem zrobimy, bo jest mi cholernie przyjemnie z nim przebywać i jest po prostu takim moim, tylko nie rzucaj tym kotem we mnie, i jest fajnym moim kumplem, przede wszystkim świetną tancerką, świetnym tancerzem, bo jeszcze jedno, taniec jest sztuką, a prawdziwi tancerzy są dla mnie niesamowitymi artystami, między innymi to Lera jest świetną artystką. Czy król disco polo jest tylko jeden? Nie, tak naprawdę jest dwóch królów disco polo. Są to moi przyjaciele. Jest to Marcin Miller, grupa Boys, i Radek Liszewski, grupa Weekend. To jest dwóch królów disco, bo każda budowa potrzebuje dwóch filarów. To są właśnie królowie, to są właśnie te filary. A powiedzmy, że ja mogę być przy tym księciuniem i czasami jeszcze lepiej się bawię. I love rock and roll! Nie, pewnie disco polowiec. Może ten, uwaga. Znowu życie mi nie wyszło. O jest, Krzyśka Cugowskiego na pewno będzie lubił, tak? No, a może któryś, nie wiem, Piotrka Kupichem. No tam Rudą, tam. O, może ten, słuchajcie. Jak aniołem głos usłyszałem ją. Nie, no, on Piotrka nie będzie lubił. Tamto jest najlepszy, przyszedł, popatrzył i mówi. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, i poszedł, słuchajcie. Żaden z moich kumpli nie ucierpiał podczas nagrania programu. Ja też mam się świetnie. Kociaki podobne do nas czekają także w schroniskach. Miau!